Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na podsumowanie testów monitora od firmy IAMA. Jest to model ProLite X2888HS. Jak sugeruje nazwa, monitor o przekątnej 28 cali, uzbrojony w matrycę MVA, która niesie ze sobą sporo korzyści, ale o tym posłuchacie w dalszej części recenzji. I monitor dość kontrowersyjny, ponieważ w testach wykazał sporo naprawdę zalet fajnych, ale też nie obeszło się bez mankamentów, o których też sobie posłuchacie. Oficjalna cena podawana przez producenta za ten monitor to 1100 zł, natomiast najlepsze ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu pod filmem. Jesteście ciekawi, więc zaczynamy recenzję. No i pora na mały test praktyczny, czyli grę w CS-a. No jak widzicie, niestety ekran jest błyszczący i wszystko się odbija. Jest teraz dzień i ja jestem tutaj widoczny w tym monitorze. To jest jak dla mnie niestety minus tej matrycy. Przy okazji będziecie słuchać sobie dźwięku z głośniczków tego właśnie monitora. Dobra, gramy na Daście 2, ulubiona mapka. Rytmecza jeszcze gram, ponieważ zbieram punkty do wejścia do turniejów. Bierzemy sobie terrorist. Ok, partyjka się akurat skończyła. Ok, lecimy. Wow. No tutaj nie miałem szans. A dobra. Wam, że pomimo tej dużej matrycy i niskiej rozdzielczości, to ogólnie kontrast, jakość kolorów naprawdę bardzo, bardzo fajna. W grze wygląda to naprawdę nieźle. Ja niestety muszę siedzieć blisko. Gdybym był dalej, to wyglądałoby to też lepiej. I co ciekawe, podczas gry zużycie prądu wynosi 33 W, więc cały czas bardzo, bardzo przyzwoicie. Dobrze, trailer Battlefielda wyglądał nieźle. Niestety było czuć różnicę poprzez 5-milisekundową reakcję matrycy i odświeżanie na poziomie 60 Hz. A przy okazji widzicie, że teraz wszystko się odbija w tym monitorze. I nadszedł czas, moi drodzy, na testy. Przede wszystkim plansza kontrolna, teraz zaczynamy. Kolory. Powiem Wam, że kolory na tym monitorze są naprawdę żywe. A moim zdaniem takie, jak powinny być. Wszystkie kolory wyglądają dużo lepiej niż na matrycach typu TN. Czerń. Czerń mamy naprawdę dobrą, niestety błyszcząca powłoka troszeczkę psuje ten efekt. Stopnie szarości też tutaj bardzo dobrze schodzą do czerni. Reakcja monitora, jak widać, niestety nie jest aż taka płynna jak na monitorach dla graczy chociażby. Natomiast czerń robi wrażenie. Czytelność tekstu. Powiem Wam, poza tym zielonym na czerwonym jest naprawdę bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej jeszcze niebieskie na żółty. Natomiast czytelność pozostałych tekstów naprawdę bardzo wysoka. Dobrze, ten test byłby zaliczony. Teraz drugi teścik.
test szybkiego mrugania tutaj w 60 klatkach na sekundę. Test z flagami, czyli szybko przemieszczające się flagi, żeby sobie zmieniać kolorki i różne kombinacje. I test czytelności. I gierka pokazująca i nasycenie kolorów, kontrast i również płynność ruchu tego monitora. Też jak widzimy, przy szybkich ruchach ten obraz niestety się nam rozmywa. Zobaczcie na tło, na monitorze 144 Hz i tym IAM, który testowałem, i Asusa, to zjawisko nie wyglądało. Tutaj po prostu wszystko mi się rozmazuje przed oczami, jak szybciej ten nasz kosmolot lata. Kolejny test, ważny test, moi drodzy, kąt widzenia, matryca MVA, więc powinno być bardzo dobrze. W tej chwili od przodu widzimy, kolory są piękne, żywe. Teraz spojrzymy sobie od spodu na monitor. Też jak widzicie, za dużo się tutaj nie zmienia, więc myślę, że wynik bardzo dobry. Teraz zobaczymy kąty od góry, też powinny być ok. Też nam się tam bardzo tutaj nie zmienia kolorystyka. I spojrzenie boczne. No zobaczcie, zobaczcie. Naprawdę nieźle. I druga strona. Tak więc pod względem kątu widzenia naprawdę wysoka ocena. A teraz zrobimy sobie test na flickering. Czyli odpalamy telefon, na telefonie kamera i co się dzieje? Jak patrzymy na ten monitor poprzez kamerę telefonu komórkowego, zobaczcie, nic się z tym nie dzieje, nie mamy żadnych latających pasów, żadnego smużenia, czyli faktycznie mamy tutaj ten tryb flicker free, który po prostu wpływa korzystnie na nasz wzrok. I przy okazji pobór mocy 32 W, podczas grania w Counter-Strike'a było 33, jest monitor naprawdę energooszczędny. Moi drodzy, szybka prezentacja menu. Mamy tutaj takie dotykowe przyciski pod monitorem, a to przyciski panelu sterowania. Minusem jest to, że są one czasami zbyt czułe. Wystarczy przypadkiem dotknąć i wszystko nam tutaj troszeczkę wariuje. Mamy kilka trybów. Tryb tekstowy, krajobraz, tryb do filmu, jaśniejszy, tryb do gier z troszkę inną paletą barw i tryb standardowy. Mamy jeszcze też takie opcje jak kolory ciepłe, standard i zimne. Oczywiście możemy też wszystko ustawić po swojemu. Mamy też tutaj oczywiście opcje konfiguracji menu, ustawienia głośników, wyboru wejścia i to by było na tyle, jeśli chodzi o panel sterowania. Natomiast co w przypadku regulacji monitora? Powiem Wam tak. Wygina on się dość dużo w górę. Jak na wychył w tą stronę jest naprawdę dość duży, a w dół praktycznie to pochylenie w ogóle nam nie idzie. Czyli możemy go tylko odgiąć do tyłu. Nie ma też żadnej regulacji na boki. To jest fajne, że monitor jak na taki duży panel jest naprawdę lekki, pomimo tego, że ma plastikową podstawę, lekką, wchodzącą na klik tylko. Natomiast jest okrągła, więc bardzo dobrze rozkłada ciężar tego monitora i jest to wszystko naprawdę stabilne. Ten wychył monitora, patrząc od boku, zobaczcie, aż pod takim kątem możemy go sobie odwrócić. I spoglądając od tyłu, moi drodzy, mamy dość duże wloty powietrza, więc wentylacja jest niezła. Też nie zauważyłem, żeby monitor się jakoś specjalnie grzał. Tutaj mamy wejście na zasilanie. Niestety nie mamy żadnego systemu porządkowania kabli, żadnego przepustu. I tutaj mamy porty. DisplayPort cyfrowy, DVI też cyfrowy, HDMI cyfrowy oraz analogowy port VGA. Tak już moim zdaniem troszeczkę teraz przestarzały. I mamy wejście na podłączenie głośników monitora do komputera i wyjście słuchawkowe. No i to jest ta podstawka, o której Wam wspominałem. Jest okrągła, jest dość duża. Dzięki temu
Mimo, że jest to plastik i wchodzi na klik, nie jest to skręcony śrubkami, to monitor, zobaczcie, jest naprawdę stabilny. Monitor się rusza, a podstawka bardzo ładnie to koryguje. Więc pod tym względem naprawdę wypada dobrze. No dobrze, moi drodzy, widzieliście część praktyczną, teraz czas na kilka zdań podsumowania. Tak jak mówiłem na początku, monitor wzbudził we mnie kontrowersje, ponieważ ma i zalety, i dość duże wady. Mamy tutaj 28-calowy panel z matrycą NVA. Czas reakcji matrycy to 5 milisekund, czyli monitor dla graczy taki dość przeciętny. Do tego przy bardzo dużej przekątnej 28 cali tylko rozdzielczość Full HD. No i oczywiście przy 60 Hz odświeżania, tak więc też troszkę mało, jeśli by ten monitor rozważać pod kątem monitora dla graczy. Ale dobrze, po kolei. Zaczniemy może od zalet, ponieważ ich jest troszeczkę więcej. Przede wszystkim plusem jest posiadanie tej matrycy NVA, która jest taką swoistą hybrydą matryc popularnych TN oraz droższych profesjonalnych IPS-ów. I daje nam ona tyle, że mamy naprawdę dobre kąty widzenia. Widzieliście test kątów widzenia i przy okazji mamy też żywsze kolory, głębszą czerń niż na takich klasycznych TN-kach. Poziom kontrastu również uważam za odpowiedni. Do tego niebagatelną zaletą jest naprawdę niski pobór mocy wynoszący około 32 W nawet podczas grania w gry, tak więc ten pobór jest praktycznie stały, nie zmienia się. Jeśli sobie zmienimy tryb na jakiś ciemniejszy, jakiś tryb nocny, tryb eko, wtedy ten pobór jeszcze nam spadnie. Natomiast jak na 28 cali 32 W to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Producent też dba o nasze oczy. Zastosowano tutaj technologię Flicker Free, która zmniejsza szybkie migotanie monitora. Można to sobie sprawdzić chociażby kamerą wideo czy smartfonem. Nie mamy takich latających pasków. Też to widzieliście w teście. I w monitorze zredukowano także emisję niebieskiego światła, które też po prostu męczy oczy, wpływa negatywnie na nasz wzrok. Dlatego przy takim monitorze możemy pracować, grać po prostu bezpieczniej dla naszych oczu. Powoli te technologie robią się standardem. Myślę, że za kilka lat już naprawdę wszystkie monitory będą musiały mieć ten flicker free, redukcję niebieskiego światła i inne takie udogodnienia, ponieważ kupując jakikolwiek sprzęt, pamiętajmy też o naszym zdrowiu. No i ostatni taki plusik, który mi się nasuwa, to głośniki monitora. No, głośniki słabe, bo słabe w monitorach głośniki rewelacji nie robią, natomiast czasami się przydają, więc warto je mieć. I druga opcja, zaraz obok wejścia na głośniki, jest też wyjście na słuchawki, więc możemy sobie bezpośrednio do monitora podpiąć słuchawki. Dlatego też często wygodniej jest podłączyć sobie słuchawki do monitora, mamy po prostu bliżej niż gdzieś tam z tyłu obudowy nurkować, nawet do przedniego panelu, zależy kto gdzie ma obudowę. Jedni mają w bardziej dostępnym miejscu, inni nie. Dlatego też takie wyjście potrafi się przydać. No ale dobrze, koniec już tego słudzenia, teraz przechodzimy do mankamentów, które też nie są małe. Przede wszystkim, jak ja sobie ten monitor podłączyłem, zdjąłem wcześniej 24-calówkę 144 Hz o reakcji 1 milisekundy. Po prostu różnica była od pierwszego wejrzenia. Straszna pikseloza, ponieważ ja mam monitor dość blisko. Generalnie było widać te mankamenty, czyli niższe odświeżanie, niższy czas reakcji matrycy. Było to widoczne gołym okiem. I do siedzenia z bliska ten monitor się absolutnie nie nadaje. Jakieś pół metra, troszeczkę więcej, to jest zdecydowanie za blisko na ten monitor. Już sama przekątna robi swoje, a po drugie, niestety mamy dużo większe piksele. Jeśli kogoś to interesuje, dokładne dane techniczne, to wielkość plamki w tym modelu wynosi 0,32 mm. No tak więc w monitorach gamingowych to jest mniejsze, przekątna też jest mniejsza i niestety to gołym okiem widać. Natomiast jeśli usiądziemy od tego panelu tak metr, półtora, no to już nie razi to tak strasznie w oczy i wygląda to troszeczkę lepiej, chociaż z moim zdaniem w monitorze o tej przekątnej powinna być też jakaś trochę wyższa rozdzielczość niż standardowo już w dzisiejszych czasach Full HD. Dla mnie już minusem w tej chwili jest mała możliwość regulacji monitora, ponieważ przyzwyczaiłem się do monitora, który możemy podnieść, opuścić, obrócić do pivotu. Tutaj mamy bardzo skromne pole do popisu, monitor możemy tylko troszeczkę pochylić do przodu i do tyłu i to by było wszystko. Nie ma żadnej prowadnicy, żeby go podnieść, nie można zrobić sobie z tego trybu pivota. Tak więc ten model po prostu jest pozbawiony takich udogodnień. I ostatni minus moim zdaniem to troszeczkę zbyt czułe przyciski kontrolne tego menu całego. Wystarczy tam po prostu zahaczyć palcem, dotknąć leciutko, a przycisk już reaguje. I czasami kończy się to tym, że pasek wyboru w menu po prostu lata w górę, w dół jak szalony, bo przypadkiem dotknęliśmy przycisku przesuwania góra-dół.
Więc czasami troszeczkę ciężko się to reguluje, trzeba się do tego naprawdę przyzwyczaić, wyczuć to, a to niestety zajmuje troszkę czasu. Tak więc to są moje wrażenia, moim zdaniem takie ten monitor ma wady, takie zalety. Osobiście biorąc panel tej wielkości, wolałbym dopłacić więcej, no niestety czasami dużo więcej, ale mieć już wyższą rozdzielczość, lepszą reakcję matrycy i lepsze odświeżanie. Dlatego moim zdaniem ten monitor nie jest absolutnie wyborem dla graczy. Oczywiście da się pograć w gry na każdym monitorze, wiadomo, ale nie będzie tego komfortu tak na monitorach typowo dedykowanych graczom. Według mnie ten monitor bardziej nadaje się do użytku ogólnego, czy do takich prac domowo-biurowych. I zaznaczając oczywiście, że będziemy pracować przynajmniej metr od niego, wtedy jest już dużo lepiej. No i dobrze, to by było na tyle. Za chwilkę jeszcze plansza końcowa. Zobaczycie wszystkie te plusy i minusy, o których mówiłem, podsumowane na jednym ekranie. Będzie też ocena końcowa. A tymczasem zapraszam Was też na mojego Facebooka. Warto tam zaglądać oraz zaglądajcie często na kanał, ponieważ codziennie coś się ciekawego dzieje. A jeśli ten film i inne Wam się przydały, spodobały, polećcie kanał znajomym, zasubskrybujcie, będę Wam wdzięczny. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!